Cześć wszystkim, tu Łownie Dźwiadek i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Pokémon Emerald. Jak pewnie pamiętacie, w poprzednim odcinku byliśmy w zupełnie innym miejscu i było to Sutopoli City. Mieliśmy iść do gymu, ale niestety, oczywiście zapomniałem, że nie możemy jeszcze tam iść, ponieważ gym jest pusty. Żeby ktoś do niego przyszedł i żeby zaakceptował nasze wyzwanie, musimy najpierw odnaleźć Team Aqua, którzy ukradli jakąś łódź podwodną z portu. A ona jest właśnie tutaj. Proszę bardzo, piękna łódź podwodna. Spróbujmy się wynurzyć, może coś znajdziemy nad wodą. A cóż to? Jakaś podziemna podwodna jaskinia. Czyż to by mogło być jakaś kryjówka Team Aqua? Niemożliwe. A może jednak. Jak widzicie, jest tutaj kilku gości z Team Aqua, więc jest to nawet prawdopodobne. Cześć gościu. Krzyczy nam, żebyśmy szli do domu, no ale oczywiście w domu jest nudno, jest jedna konsola, jeden telewizor, co będziemy tylko grać w jakieś Pokémony po nocach. Pomijając, że jest właśnie noc, jak gram w Pokémony. Mam świetne życie. Ale dobra, póki ja nam używa słogę, no to Drunam to nie zrobi, bo oczywiście możemy się zmienić, ale tego nie zrobimy. Oczywiście nas Zbigniew się będzie uderzał jak idiota. Już o tym mówiłem, że to jest kompletnie idiotyczne, ale cóż, idziemy sobie dalej. Co tu jest? Co tu jest tutaj? O Boże, jeszcze więcej tych takich dziwnych łamigłówek. Niech, niech, niech. Okej, to może tak. No, tak, tak, tak. Teraz tak, tak, tak. Teraz. O matko, o matko, o matko. Trzeba by było. Nie, tak się chyba wraca. To tędy spróbujmy. O, prądy morskie. To chyba jesteśmy na właściwej ścieżce. Tędy może? Tam musimy pójść do tej jaskini głównej, jakby. No cóż. Zobaczymy. Tu jest jakaś. Dostaliśmy się jakoś. Uwaga, uwaga, uwaga. Co tu jest, co tu jest, co tu jest. Czy my tutaj przed chwilą byliśmy? Kim się wydaje? To jasne, że byliśmy, no. Boże. Boże. Naprawdę. Musiałem. Ej, tu jest inne wyjście i inne. Co to się dzieje? Magia teleportacji normalnie jakaś, nie wiem co się dzieje w ogóle. Dobra. Idziemy tą samą drogą, tylko tym razem nie pójdziemy do środkowej jaskini, tylko tam do tej takiej pobocznej jakby. Tu jeszcze jest przejście na dole, to też nie wiem. Ale cóż, zobaczymy sobie później. Okej, okay, tak, 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 tak. To musimy zwalić pewnie, nam się przyda do wyjścia stąd. I co? I powiedzmy tędy. Teraz tędy nie, to może. No tędy tylko możemy. Tędy. Tam musimy dolecieć. Czyli co, tędy może. O, pięknie, pięknie, pięknie. Dobrze. Idź sobie, Tentakul. Nie lubimy cię tu. Gin. O, Zbigniew niedługo 41 level będzie miał to bardzo ładnie. Co tu jest, co tu jest, co tu jest. Kolejna łamigłówka. I podwójna bitwa. Wolę podwójną bitwę. Nie będę tego rozwiązywał przecież. Bez sensu. Wow, ale te włosy wielkie. Znaczy długie. Taka burza jakby. Chmurę. Nie wiem. Ale okej, okay. Mają Mightyenę i Sharpedo. Nawet niezły wybór moich Pokémonów. Może tak zostać w sumie. Zwróćmy sobie Strength i Hydro Pump może? No, świetnie. O, i udało się. Kryt wszedł, bardzo fajnie. 41 level Zbigniewa. Kolejna Mightyena. Mamy jakiś fighting? Mamy, oczywiście mamy. Mamy naszego Blaziken'a Płomyczka, który powinien spokojnie sobie poradzić z tymi Mightyenami, ponieważ Mightyeny są typu ciemności, a przeciw ciemności jest super efektywny walczący typ. No spoko. No to bite użyjemy sobie mrocznego. Dużo nam to chyba nie zrobi. O, tak jak sądziłem. Dlatego Kalypie też zaraz chwilę zmienimy. Nie mamy nic. Nie, mamy Rock Smash, to jest fighting, okej. Okay. I Hydro Pump powiedzmy. Super efektywne, tak jak mówiłem. Zrobiło połowę powiedzmy, więc nie jest tak źle. No nie bij się, Boże. Naprawdę. Nie, 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 nie. Dobra, teraz już nie ma konfuzji, więc dobrze.
i została jedna Mightyena, a chyba jeszcze został potem jeden Pokémon, ale pewien nie jestem. Znowu Slogger, matko! Te Mightyeny nie mają co robić, tylko nie wiem, używają tego Slogger bez przerwy. To jeszcze jest Golbat. No dobra, no to tym też się rozwalimy jakoś. Super efektywne oczywiście, ale dużo to nie robi. Głównie robi to, że się bije, jak idiota. Zmienimy sobie na grzybkę. Elkater, Boże! No, gin, bardzo ładnie. Bardzo ładnie zginąłeś, gratuluję ci. Okej, okay, mamy coś na heal. Full Restore nie będziemy używać, bo bez sensu. Revive'a też nie, bo nikt nie zginął. Max Revive'a tak samo, bo nikt nie zginął. Hyper Potiony mamy, bardzo dobrze. To na Zbigniewa. Na Karpia. Mam jakieś pokebole tak w ogóle? Tak, mamy tego dużo, więc bardzo dobrze. Bo chyba tutaj łapiemy... Nie. To było... W wersji szafirowej tutaj się łapie legendarnego. W wersji rubinowej łapało się legendarnego właśnie w głównej bazie Team Magma, czyli tam gdzie już byliśmy. A tutaj łapie się legendarnego Kyogre, czyli właśnie legendarnego z wersji szafirowej. A my będziemy to łapać troszkę później, kiedy będą się dziać epickie rzeczy. A jakie? Zobaczycie. Dobrze to zrobimy, chyba jest okej. No cóż, zobaczymy za chwilkę. O nie, konfuzja. Co? No, uciekliśmy. Okej, teraz żeby się nie pomylić, tak, dobrze. Mrocznie, Pokeball. Earthquake, przyda się. Świetny ruch. Może kogoś nauczymy Earthquake'a, tak naprawdę, bo na pewno się nam przyda. Earthquake, proszę bardzo. Kogo? Zbigniew! Dawaj, będziesz miał świetny ruch. Może zamiast Scratch, o. Będzie miał Slash do normala, a Scratch, a Earthquake będzie miał do... tam Elf czy Rock, nie pamiętam. Chyba Elf. Tu pewnie coś jest. Nie ma? To dziwne. Taka jakaś dziwna wyrwa bez sensu. O, i tutaj właśnie jest ten Pokémon legendarny, czyli Kyogre. Cześć Kyogre. Stój! Powiedział Archie. Więc to byłeś ty! Patrz! Patrz, jakie to jest piękne! Śpiący, legendarny Pokémon Kyogre! Czekałem tak długo na ten dzień! Zadziwia mnie to, że udało ci się mnie dogonić! Ale to się już kończy! Żeby moje marzenie się spełniło, musisz zniknąć! I walczymy z liderem Team Aqua, Archim! Osobą, która nawet mi się podobała, w Archie jest nawet spoko, ale niestety nas nie lubi! Aqua, lider, Archie chce się bić. Wysyła Mightyenę. No to Earthquake na twarz. Dużo to nie robi. Bo to nie jest stab. No to bierzemy pomyczka. Dawaj, pomyczek. Super Potion, dużo to nie zrobiło. Rock Smash, giniesz. Ech, mało to robi. Duży level jest. Po pierwsze. Slogger, nie. No, dobrze pomyczek. Nawet nie widziałem, jaki to Pokémon, ale i tak się mieliśmy zmienić. Zmienimy sobie do Zbigniewa, powiedzmy. Krobat, Slash. Nie. Czy wszyscy tutaj muszą mnie konfuzować, naprawdę? Wszyscy? Oczywiście. Za każdym razem się bije jak idiota. Karpiu, dawaj. Rozwali. Wszystkich. Fuck, krytyk jeszcze wszedł. Hydropompa, dawaj. Boom, jeszcze raz. Super Potion, matko. Jeszcze raz, hydropompa. Boom. Dobrze, nie żyje. Znowu nie widziałem, chyba Sharpedo. Tak. No to co, bierzemy Hyper Potiona. Tont, bardzo ładnie. Dużo to na mnie zrobi, dive zrobimy. Zobaczymy, co zrobił Slash. No to spoko nawet, okej. Slogger, nie, mówię. Każdy Pokémon leczy jego stresy nas skonfuzować. Bez sensu. Nie, jeszcze się bije. Nie. Bi. Nieefektywny, no tak.
No tak, wiadomo. Grzybek, jedyna nadzieja. Team. Dynamic Punch. Fuck, szybszy. Alfred. Dobra, to robimy tak. Destiny Bond bez przerwy. Bardzo ładnie. No, bij mnie, no dawaj. No dawaj, no dawaj, no dawaj. No dawaj. Fuck, nie zadziałało, bo nie zrobiłem tego w turze, w której to miało zadziałać. Nie wiem, co powiedziałem. Co jakieś dziwne rzeczy. Ale Zbigniew ma 42 level i może mi się nauczyć Fury Swipe. Fury Swipe to jest move, który od 2 do 5 razy może zaatakować. Mam małą siłę, ale mówię, od 2 do 5 razy, więc nie jest tak źle. Jest na pewno lepszy od Slash w mojej jakby skromnej opinii, o. I pokonaliśmy Leciego. Co? Przegrałem ze zwykłym dzieckiem takim jak ty? Dostaliśmy 3440 pokedolarów za zwycięstwo. No, no, no. Naprawdę masz dar. Ale mam to. Z tą czerwoną kulą. Kyorge. Czerwona kula nagle zaczęła świecić. Kyorge się rozbudził. Co się dzieje? Kyorge, o co ci chodzi? Znowu uciekł. Kolejny legendarny tchórz. Co? Ja nic nie zrobiłem. Czemu czerwona kula? Czemu Kyorge uciekł? Wiadomość od naszych członków z zewnątrz. Tak? O co chodzi? Mocno pada? Dobrze, to miało się stać. Dlatego też obudziliśmy Kyorge. Żeby wizja Team Aqua z rozszerzaniem morza się spełniła. Co? Pada bardziej niż planowaliśmy? Jesteście w niebezpieczeństwie? Nie może być. To nie jest możliwe. Utrzymajcie pozycję i... Matko... Utrzymajcie pozycję! Coś się dzieje, nie wiem, o co chodzi. Czerwona kula powinna... obudzić i kontrolować Kyorge. Ale czemu? Czemu Kyorge zniknął? Czemu? Co my zrobiliśmy? Alci, obudziłeś Kyorge, co nie? Co się stanie z tym światem, jeżeli deszcz znowu zacznie padać przez wieczność? Cały świat zostanie pogrążony w morzu. Co? Nie rozkazuj mi. Czy to nie ty, Team Magma, wkusiłeś Groudona? Przez tak długi czas ta czerwona kula powinna kontrolować Kyorge. Powinna go kontrolować. Nie mamy czasu, żeby się kłócić. Wychodź na zewnątrz i zobacz sam. Zobacz, co zrobiłeś. I co się stało z tym światem. Boże, dawaj. Też musisz się stąd wydostać. Matko, co się dzieje? A! Co się stało? To wszystko naokoło. Czy zrobiłem błąd? Nie! Ja tylko chciałem... Czy rozumiesz teraz, Alci? Czemu, nie wiem dlaczego dla Maxiego i Alciego mam taki sam głos, ale okej. Czy w końcu widzisz, jaki straszny skutek okazał się twój plan? Musimy się pośpieszyć! Musimy opanować sytuację, bo wymogę się pod kontroli. Blach! Może nawet nic nie mów. Wiem, że nie masz prawa być... krytyczny wobec Alciego. Ale teraz wszystko się dzieje. Musisz nam pomóc. Ogólnie musisz nam pomóc. Super legendarne Pokémony. Ich moc jest nie do powstrzymania. Użyliśmy balans natury. Boże, Steven! Bożydar! To co się dzieje? To jest straszne. Po tym wszystkim, kiedy straszna fala upałów się skończyła, teraz zaczął padać deszcz. Jeżeli to się nie stanie, cały Hoenn! Nie!
cały świat zostanie zatopiony. Wielka chmura jest nad Sutopolis. Co tam się dzieje? Nie możemy się tutaj kłócić. Sutopolis da nam odpowiedzi. Bożyder, nie wiem, co planujesz zrobić, ale nie rób niczego pochopnego. Okej, idę do Sutopolis. My też, ale oczywiście zrobimy to w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Widzimy się oczywiście w następnym, w którym pójdziemy do Sutopolis i zobaczymy, co się tam dzieje. Do zobaczenia, cześć!